Mówienie swoim własnym głosem wiele kosztuje. Wydaje mi się, że jestem tutaj od 2 tygodni. Mówiłeś, że mnie kochasz i od samego początku wiedziałeś o wszystkim, zanim to powiedziałeś. Tak, ale kto mógł przewidzieć, że zmienisz się w coś takiego, w takie nie wiadomo co? A masz samochód? Jestem tu już od miesiąca. Jaki model? Nikt mnie nie ogląda. Mam samochód niemiecki. Chciałbym, żebyś się do mnie przytulił. BMW. Ja nie mam BMW. Ale dobrze, że nie kontaktujemy, ja jak lądujemy. Ja nie mam BMW. Czego ty się boisz, co? Ciebie się boję. Mnie się boisz, siebie się boisz. Otwieraj oczy, mówię. Nie lubię BMW. Bo inaczej byśmy BMW. Tego to nie zmieścili. BMW. Ty myślisz, że ty Czucie? Decydujesz. Jakby rdzeń kręgowy. Ty myślisz, że ty decydujesz. Samotnymi rewolucjonistami. Niech choroba będzie naszą bronią. Wiecie co, nie ma co się bać sztuczności. Sztuczność jest bardzo twórcza. Wiem, co tego chciałem. Chora, fajna impreza. To nie jest żadne BMW! Co to jest? To jest Mercedes, kurwa! To tylko ja jestem winna. Ja jestem chora. Ja jestem wariatką. Ja muszę się leczyć. Ja mam dziwne poczucie zemsty. Kamera stop, koniec, zdjęć, dziękuję! Znasz cały scenariusz? Nie, scenę dostaję z dnia na dzień. Jesteś zabita w tym filmie? A tego jeszcze nie wiem. No to następnym razem, kurwa, czytaj scenariusze. Miał tu przyjść reżyser. On przyjdzie w końcu czy nie? To jest sytuacja fikcyjna czy rzeczywista? Ale czad. Nic się nie dzieje, prawda? No nic. Proszę cię. Nie zostawi mnie tutaj. Przede wszystkim to musisz się nauczyć żyć. To żyć. Ty mówisz! Społeczeństwo, ty prawda? Ty mówisz, po chuj tutaj przychodzisz? Żeby opowiadać mi te wszystkie pierdoły, dziwko? Nie się tak. Chyba mówię tak, bo taka jestem. Jak mam mówić, żeby się państwu podobało? Dlaczego my musimy teraz do was mówić, co? Po co? Po co my mamy do was to, żeby wam coś uświadomić? A po co my mamy wam coś uświadomić? Nie możecie sobie sami tego uświadomić, kurwa? Kogo chciałbyś zabić? Kogo? Chciałem zabić kogoś, kogo najbardziej kocham.